Skanuję identyfikator Bridges. Sprawdzanie identyfikator. Witaj w węźle stołecznym. Udaj się do centrum. Sam. Wróć do centrum dystrybucji. Kompas pokaże ci, gdzie iść. I tylko kompas, panie szklana pułapka, men. będę tak gadał dość często, mi się wydaje. Cud, że zdołaliście wrócić. Kiedy ktoś z Doom złączy się z EUD, emocje i wspomnienia nakładają się i wzmacniają. Nasilają się lęki i stres. Łatwo się wtedy wpędzić w naprawdę beznadziejną sytuację. Przykro mi. Ten EUD-ek przeszedł już zbyt dużo. Trzeba go zutylizować. Sam, umyj się i chodź do gabinetu, prezydent. Jest sprawa. Zrobił, kurde. Kurde, 3 kilometry przeszliśmy, naprawdę? Kurde. Sporo. Sam,
przecież ci mówiłem, że Dooms i Eudeki to kiepskie połączenie. Chyba powinieneś się umyć. Jesteś cały w Hiralium. Nie pokazuj się tak, prezydent. O czym ty mówisz? Ona nie żyje. Jesteś zły. Chodzi o tego Eudeka. Wal się, szukaj innego frajera. Ale przecież żyje. Żyje dzięki tobie. Nie, ja żyję dzięki dzieciakowi. Ty też. Skoro tak, spróbuję pomóc. Pozdrów panią prezydent. Kogo? Skoro dalej panią prezydent, to w sumie jedyna osoba, która mi przychodzi na myśl, to albo ta babka, z którą gadaliśmy w więźle centralnym, albo ta jego siostra. Amelie chyba się nazywała. Sam, pora już wracać. Jezu, w szpilkach po plaży? Spójrz, to łapacz snów. Zakładaj go do snu, uchroni cię przed koszmarami. Zawsze będę przy tobie. Epizod drugi Amelie. Ej, to szybko poszło. Kurde, w dwa odcinki zaliczyłem prolog i pierwszy epizodzik. Dzień dobry, Sam. Sam, mówi Die Hardman. Przygotowaliśmy dla ciebie kwaterę specjalną dla Bridgesów. Wejdź pod prysznic, zmyj z siebie całe to Hiralium, a potem przyjdź do gabinetu pani prezydent. Okej. Obejrzyj stół. Mamy okularki. Mamy monsterka. Mamy tu. Druga taka akcja. Wcześniej był ten... Było z tej naszej akcji z tym oddziałem, który zwłoki ogarniał, teraz jestem wynurzony, jak żeśmy wracali. Ciekawe. Kondycha wzrasta. Dobra, to pijemy. Ciekawe, czy są jakieś inne animacje, jak będziemy pili kolejne. Okej. Chociaż no, nie wiem, czy takie zerowanie monstera jest poprawne. Ja sobie zawsze dawkuję. O, właśnie tam z tyłu, widzicie? Jest ten żołnierz, jest tych dwóch, czyli jednym jesteśmy my, drugi ten ziomek i ten... I ten... Te auto. I to, że cała ta puszka jest po prostu... Dosłownie jest przeniesiona do tego. To jest zajebiste. I to jest dokładność gry i... Pokazanie tego, jak bardzo Kojima dba o swoje produkcje. Nawet takie pierdoły jest w stanie zawrzeć w grze. No i i dobra, ostatni monsterek. Ciekawe, czy one się tak respawnują co jakiś czas? W sensie, w cudzysłowie się respawnują, czy... Na przykład w danej siedzibie będzie tylko 5 monsterów. Mam nadzieję, że to pierwsze. Załóż okulary. To jest to takie przymierzenie tylko, czy... No, ciekawe. Dobra, nie no, zdejmij je, bo... One wyglądają... Jednocześnie wyglądają dobrze i dziwnie zarazem. Dobra, figurki, no to mamy...
Okej, to było ciekawe. Mamy tylko te... tutaj póki co. No i to, co nie? Tutaj. Sprawdź stan Eudeka w budowie. Stojak na sprzęt w budowie. I stojak na broń też w budowie. Toaleta w budowie, weź prysznic. Okej. A czy ja coś z naszym tym będę robił? Czy on coś jakoś zareaguje? Okej. O kurde, dobra. Dobra, jak nie wiem, popatrzę na przykład na ręce albo na brzuch. Aha, chyba krocze zaliczyło. Jak na stopy popatrzę. Nie! 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 Co? Dlaczego? Dlaczego? Ale jeszcze nie dość, że to zrobił, to jeszcze się nie... Nawet się ten... Bez tego... Bez zawahania, bez zająknięcia. Jak ja se tak raz zrobiłem, to ja kurde to rwałem prawie minutę. Bo wiesz, tak powoli, powoli, żeby puściło i cyk, nie? Ale od razu w 5 sekund, cyk, nie! Da się, dobra, to co teraz? Nie mów, że to samo, tylko w drugiej stopie, nie! Ja pierdolę! Ała. Okej. Okay. A co będzie dalej? A co będzie dalej? Okej, okay, coś nawet postępuje. Ale faktycznie widać, że nie ma tych paznokci. Ała. Dobra, zobaczmy dalej. Tu. Okej, teraz klatę faktycznie liczy, chyba. Aha, że niby to, co za nim chcemy zobaczyć. Okej. Dobra, ale kurde, teraz trochę... Co będzie dalej, jak będę na krocze patrzył? Okej, to już było. Okej. Okay. No i jeszcze... I co dalej? Adekwatne, dobra, adekwatne. Ej, ale zajebiste to było. Masakra. Okay, jeszcze ze zlewu, ale dobra, nie. Weźmy ten prysznic. Jezu, jako... Czy on naprawdę będzie teraz nie miał tych palców, jak teraz się dalej spojrzy? Paznokci, nie palce. No kurwy nędzy. Czy tu nigdzie nie ma prywatności? O, nie. Za wyjątkiem kabiny prysznicowej i kibelka. Rozumiem, że właśnie się myjesz. Dobrze. Jak skończysz, chodź do gabinetu prezydent. Czeka na ciebie. Okej. Okay. Ciekawy. Czekaj połączenie.
Możecie się załatwić, a potem od razu się jeszcze umyć. I to tak porządnie. Spisałeś się, Sam. Dziękuję. Bridget może nie jest już z nami, ale jej dziedzictwo ma szansę przetrwać. Posłuchaj, Sam. Ameryka. Rekonstrukcjonizm. To wciąż możliwe. Nie wysilaj się. Oto oblicze nowej nadziei. Naszej nowej Ameryki. Okej, to chyba ta siostra. Ale ona nie miała być gdzieś na wschodzie? Wróć na zachodzie. Moja matka odeszła, ale ja tu jestem. I ty sam. Ty też tu jesteś. Hologram. Jak nic. O. Nie widzieliście się 10 lat, prawda? A Amelie wygląda dokładnie tak samo. Wie o tym. Moje ciało jest na plaży. Po prostu się nie starzeje. Ale ty poproszę. Tak sam. Poproszę. Z tym. Więc naprawdę chcesz znowu połączyć wszystko i wszystkich? Ktoś musi zastąpić Bridget sam. A przede wszystkim, ktoś musi kontynuować jej pracę i dokończyć odbudowę kraju. Samantha America Strand. Nowa prezydent. Nowy początek dla narodu. I dla kraju. Pod przywództwem Amelie damy drugie życie UCA. Miastom Zjednoczonym Ameryki. Dzięki temu odbudujemy nasz kraj. Ale potrzebujemy twojej pomocy. Nie, skończyłem z tym. Rozstaliśmy się, kiedy pożegnałem się z Bridget. Nigdy o tobie nie zapomnieliśmy. To ty uciekłeś. To ty się odciąłeś. Amelie zorganizowała ekspedycję z członkami Bridges 1. Ruszyli na zachód. Tyle to wiemy. Minęliśmy kratery i tereny wynurzonych. Chroniłam ich, podczas gdy szukali ocalałych. Nie umknął jej żaden wynurzony. Widziała ich z daleka. Przekonywaliśmy do UCA społeczność za społecznością i zostawialiśmy im ludzi do pomocy. Trwało to 3 lata, ale zdołaliśmy dotrzeć aż do węzła granicznego. Na skraj Pacyfiku? Jezu. Tak, ale wszystko diabli wzięli. Cały zespół zginął, a Amelie porwano. Porwano. Nie trzymają mnie w żadnym lochu, ani nic takiego. Wolno mi korzystać z ich placówek i rozmawiać z wami, kiedy zechcę. Ale nie mogę opuścić miasta. Ma to zapewnić stałą niezależność węzła granicznego. A przynajmniej tak twierdzą porywacze. Chcą, żeby UCA dało im spokój. Trzymają Amelie, żeby to sobie zagwarantować. Co to za dupki? Homo Demers. Grupa separatystów. Rządzą w granicznym. Słyszałem. Banda terrorystów, którzy mordują ludzi i tworzą kratery. Tak. Nie cofają się przed niczym. Wywołują nawet rozpróżnię. Jeden chyba taką stworzył. Pamiętacie? Samobójstwo, które załatwiło centralne, to też ich sprawka. Możliwe. Ekstremiści, tacy jak demensi, są wszędzie. Spiskują w cieniu. Są rozproszeni z natury. Nie łączy ich żadna krajowa organizacja. Tylko wspólna ideologia. Wiem, że nie wszyscy podzielają naszą wizję przyszłości. Jeśli Amerykanie na nowo nie połączą sił, ludzkość czeka zagłada.
Przekazałam przesłanie matki mieszkańcom każdego zakątka. Niestety nie wszyscy zechcieli je przyjąć. Więcej niż kilku wybrało izolację. Życie w samotności, alienację. Jak ty, Sam. Sądzą, że Amerykę można odbudować wyłącznie siłą. Że nie obędzie się bez rozkazów, odebrania wolności i zakucia w kajdany. A to co ma być, a? Jesteście jak demenci. Kolejna cholerna sekta. To nie są kajdany, Sam. To symbol naszych więzi. Tego teraz potrzebujemy. Nie oddalać się, lecz jednoczyć. Stworzyć węzły chiralne i nawiązać więzi. Sam, musisz udać się na zachód i dokończyć dzieło Amelii. Jej ludzie dali z ciebie dosłownie wszystko, by przygotować terminale sieci chiralnej. W dalszym ciągu są one jednak nieaktywne. Dlatego musisz włączyć je do sieci. W tym celu dostaniesz Cupida. Zawiera wszystkie potrzebne protokoły bezpieczeństwa i operacyjne, by włączyć terminal do sieci chiralnej. Zabierz Cupida na zachód i połącz obywateli naszego kraju. Kiedy dotrzesz do granicznego, znajdź Amelii i uratuj ją. Po wszystkim przejmę prezydenturę i będę kontynuować dzieło mojej matki. To ostatnie życzenie, Bridget. Dzięki temu pójdziemy naprzód. Proszę, Sam. Potrzebujemy cię. Jestem Sam Porter Bridges, nie Strand. Nawet nie należę do tej zgrai. Zadbaliście o to. Nie będę się z wami bawił. Ani z nikim innym. Już nigdy. Czekaj! Widzisz? Jakby mnie tu nie było, nic się nie zmienia. Sam! Sam! Zaczekaj! Stój! Posłuchaj, potrzebujemy was. Obojga. Oplecenie świata kablami nie zakończyło wojen i cierpienia. Nie zdziw się, kiedy kolejnym razem wszystko się rozwali. Ciągle i ciągle to samo. Połącz, zjednocz. To nie takie proste. Dobra, dobra, Sam. Uspokój się, rozumiem. Nie musisz się w tej chwili deklarować. Może odpoczniesz. Dobry pomysł. Sen jest potrzebny. Jeśli będziesz go odkładać, szybciej się połączysz z tamtym światem. Prace konserwacyjne zakończone. Dla twojej wygody wprowadzono kilka ulepszeń. Jest już sprawne. Choć raz wygląda na to, że Dooms i Eudeki to świetne połączenie. A może po prostu zaczęliście się darzyć czymś w rodzaju sympatii? Jak się przecież znał! Jak się przycisnął do tego... Nie wiem, co to jest, do tego słoiczka takiego ala pojemniczka, w którym siedzi. Skanował chyba za nami, to mi się wydaje. Sam? Co? Posłuchaj. Jesteś Sam Strand. Nie, nie jestem. Już nie. Jestem Sam Porter Bridges. Strand. To ciekawe słowo. Samo w sobie znaczy splot. Ale już stranding oznacza wyrzucenie na brzeg. A stranded – kogoś, kto został sam. Jestem tu zupełnie sama.
nad brzegiem Pacyfiku. Dzielą nas tysiące kilometrów, ale nasza więź nie słabnie. Jakby to jest sen, czy to się jesteś dzieje? Jesteś wolny, ale połączony ze mną. Wiesz, że to prawda. To jest sen, czy taka ala projekcja umysłu? W sumie wychodzi na jedno chyba. Co jest? Nagle jest zachód słońca? Było chyba południe. Oj, to nie jest zachód słońca. To jest koniec chędożonego świata. Żony mu w końcu odrosną. Sam, mówi Die Hardman. Spałeś jak zabity. Musiałeś być wykończony. W kwaterze znajdziesz wszystko, co niezbędne. Prysznic, toaletę i tak dalej. Wpadaj tam, kiedy będziesz chciał odpocząć, zrobić przegląd sprzętu albo odświeżyć informacje. Jak masz jakieś pytania, zaczep kogoś z personelu. Ale najlepiej będzie, jeśli najpierw sam się rozejrzysz i rozgościsz. Zobaczysz, jak działa teraz Bridges. Przygotuj się do realizacji. Okej. Okay. Więc tak na broń mnie ciekawi. Ejka, chyba już się znamy. Nadzoruję tu dostawy, przeglądy, naprawy i 100 innych rzeczy. Witaj na pokładzie. Nie wiem, czy się już przedstawiałam. Możesz mi mówić mama. Patrzysz właśnie na sploty. Używamy ich nie tylko do pakowania, ale też do identyfikacji. Przyjrzyj się bliżej. Widzisz to czerwone? To twoja krew. What? Jak? Dobra, niewiele tu zrobię z tego, co widzę. Tak na sprzęt jeszcze. Ta wnęka usunie resztki materii chiralnej z twojego kombinezonu. Skoro mowa o kombinezonach, niebieski to dział dostaw, czerwony lekarze, pomarańczowy utylizacja zwłok, a czarny ochrona. Okej. Okay. Zmieni kolorystykę, to co? Aha, tylko jednej rzeczy chyba. Póki co, spoko. No jeszcze UDK bym chciał sprawdzić. Sam, mówi Deadman. Skalibrowałem twojego Eudeka na podstawie zebranych danych fizjologicznych. Choć nadal działamy po omacku. Kiedy go wypróbujesz, przekonamy się, czy jesteście kompatybilni i będziemy mogli dostroić jego czułość. Bu. Okej. Wszystko gra.
Dobra. To teraz tylko jeszcze możemy z kibelka skorzystać i się umyć. Sam, tu Hartman. Jestem badaczem, zajmuję się odkrywaniem sekretów plaż i wdarcia śmierci, a także dooms i repatriantów. Kiedy się załatwiasz, wydalasz z organizmu określoną ilość materii chiralnej. Materia chiralna źle wpływa na gospodarkę hormonalną i układ nerwowy. Odkryto, że ekspozycja na nią może wywoływać fobię, a w skrajnych przypadkach nawet agresję i myśli samobójcze. Spekuluje się też na temat powiązań między skażeniem chiralium i zapadalnością na dooms. Pozwól, że pobiorę próbkę twoich wydzielin do badań. To prosty, nieinwazyjny sposób badania stężenia chiralium w organizmie i ogólnego stanu zdrowia. Okej. Dobra, to jeszcze możemy wziąć prysznic. Czy mogę to pominąć? To jest dobre pytanie. Mogę, dobra. To pomijamy w takim razie, bo to już znamy. Czyli musimy tego... wyglądać. Okej. Szybki nawiew na suszenie. Okej. Może być. Dobra, no to bliżej stół. Aktywuj terminal. W tym terminalu możesz przeglądać zawartość bazy danych Bridges. Znajdziesz tam informacje na różne tematy. Nie masz co prawda dostępu do wszystkich działów, ale i tak dowiesz się wielu ciekawych rzeczy. Okej. Może zaś tylko to... Dajcie mi dostęp do jakiejś tej... do jakiejś bazy danych. Chcę o Hiralią sobie poczytać trochę więcej. Aha, mam się przygotować do zlecenia, a nic nie mam do wzięcia tak naprawdę. No to co mam to zrobić wielce? Ach, to właśnie mam wyjść z patery chyba. Ja. Jestem Cupid, jest Ty Hartman, więc let's go. I jak? Przemyślałeś to sobie? Prawie samo chiralium. Niegroźne tylko dla gości z Dooms. Tak niewiele potrzeba, żeby zjednoczyć świat. Żeby nas ocalić. Jestem kurierem. Nie interesuje mnie jednoczenie. Ani ocalanie. Ale zrobię, co będę mógł. Dla Amelie, tak? Słuchaj, Sam. Terminale, które ludzie Amelii budowali w miastach i wioskach mijanych podczas podróży na zachód, nazywamy węzłami. Są gotowe do użytku. Trzeba je tylko włączyć do sieci. W tej chwili mogą przesyłać tylko wiadomości głosowe. Po kablu albo bezprzewodowo. I małe ilości danych. Żeby dało się wyświetlić chiralogram, jego dane muszą być na miejscu. Amelie i inni Bridgesi, których tu spotkałeś, to lokalnie generowane hologramy. Tak dla jasności. Twoim zadaniem jest znaleźć węzeł, podpiąć Cupida i aktywować połączenie chiralne. Kiedy terminal połączy się z siecią UCA, będziesz mógł natychmiastowo przesyłać wielkie ilości danych. I dzięki temu połączysz nas ze sobą nawzajem i z przeszłością. Będziemy mogli poskładać w całość pofragmentowane dane, jakbyśmy mieli skamielinę i stworzyli z niej dinozaura. Tego nie próbuj się na serio tego tworzyć, co? Historia ponad 4,5 miliarda lat Ziemi. Cała wiedza, którą odebrało nam wdarcie śmierci, wróci w nasze ręce. I tak zyskamy
bardzo potężną broń. Kiedy rozbudujesz sieć chiralną, będziemy mogli tworzyć hologramy. No i korzystać z drukarek chiralnych. Wkrótce można będzie przesłać przez sieć dosłownie wszystko. Ale nic prawdziwego. Nic, co ma duszę. Tylko kopie. Odbitki. Tak. I właśnie dlatego kurierzy zawsze pozostaną w cenie. Jeśli mamy się zjednoczyć, nie obędzie się bez pośredników. Jestem niezastąpiony, co? Przecież wiesz, że twoja misja jest ważna. Szczegóły masz w terminalu wysyłek. Znajdziesz go na górze. Ładunek już czeka. Te buty wyglądają, jakby zwiedziły piekło. Mogę je zutylizować? Czekaj. Moment. Chcę, żebyś coś zbadał. Wynurzeni reagują na moją krew. Już nie pierwszy raz. Reagują? W jaki sposób? Dziwny. Masz dużo mojej krwi. Zbadaj ją. Dobrze. Przyjrzę się temu. Gościu chciał zastrzelić swoją żonę? I zabrać dziecko? Dobra, przyjmij nowe zlecenie. Przyjmiemy, ale to dopiero w kolejnym materiale. Ten materiał ma aktualnie prawie godzinę 18, w sumie dla was pewnie godzinę 19, coś takiego. Może 18,5. Więc jeśli się nie pożegnam po tym materiale, to jakoś tak pociąłem, no to się nie zdziwcie, bo na pewno tak zrobię. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding, w którym przyjmiemy nowe zlecenie i udamy się na zachód, do któregoś terminalu. Zakładam, że być może gdzieś w tym kierunku, no bo do spalarni raczej nie pójdziemy kolejnej. Ale tak patrzę, no to najbliżej, to co to by tu było? Rzeczka? No tu jest najbliższe jakieś takie większe miasto. Chyba, że coś się za górami tu jeszcze kryje, ale zobaczymy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Death Stranding. Cześć!